podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Chińska Republika Ludowa jest oburzona słowami premiera Mateusza Morawieckiego. Co więcej, mamy do czynienia ze specjalnym oświadczeniem chińskiej ambasady w Polsce po słowach premiera RP dotyczących Ukrainy i Tajwanu. Co ciekawe, co interesujące, w tym oświadczeniu chińskiej ambasady nie pada ani nazwisko, ani funkcja prezesa Rady Ministrów, tylko określony jest on jako pewien polski urzędnik. To jest cytat, pewien polski urzędnik. No, można powiedzieć w takim ceremoniale dyplomatycznym, w takiej etykiecie dyplomatycznej jest to bardzo mocne postawienie sprawy, pokazanie bardzo dużego oburzenia, jeśli chodzi o te słowa. No i tutaj warto oczywiście odnieść się do tych słów i tego, co powiedział Mateusz Morawiecki, co wprawiło nie tylko, że w zakłopotanie, ale wręcz we wzburzenie stronę chińską. Mówimy tutaj o ostatniej wizycie premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych i na forum takiego amerykańskiego think tanku, ośrodka eksperckiego Atlantic Council, Mateusz Morawiecki w ubiegły czwartek mówił o związku między sytuacją na Ukrainie i sytuacją na Tajwanie. Powiedział pan tam, premier Morawiecki, takie słowa. To jest cytat. Nie można dzisiaj i jutro ochronić Ukrainy, mówiąc, że Tajwan to nie jest nasza sprawa. Trzeba wspierać Ukrainę, jeżeli chcemy, aby Tajwan pozostał niezależny. Jeżeli Ukraina zostanie podbita, następnego dnia Chiny mogą zaatakować Tajwan. Widzę tutaj bardzo duży związek, dużo zależności pomiędzy sytuacją na Ukrainie, a sytuacją na Tajwanie i Chinach. To jest koniec cytatu. Szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z bardzo twardym stanowiskiem. Stanowiskiem, dodajmy, odbiegającym od tego, co w ubiegłych latach prezentowało Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które stało na gruncie jednych Chin. I to wielokrotnie było artykułowane przez różnego rodzaju urzędników MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie. Natomiast mówienie o tym, że Tajwan to jest tak naprawdę nasza sprawa, no bo z tego wynika, że jeżeli dzisiaj jest taka prosta zależność, zdaniem premiera RP, między kwestią ochrony Ukrainy a kwestią tego, aby Tajwan pozostał niezależny, no to niewątpliwie mamy do czynienia z włączaniem się Polski w aspekcie oczywiście na razie dyplomatycznym, politycznym, do tej rozgrywki, do tej wielkiej rozgrywki między Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. No i tutaj jest to polityka niezwykle skrajna, polityka już nie balansowania między wielkimi potęgami, ale wchodzenia w tę bezpośrednią konfrontację. Ta polityka przypomina mi obecną strategię Litwy. Litwy, która otworzyła przedstawicielstwo dyplomatyczne Tajwanu, która prowadzi niezwykle, powiedziałbym, agresywną politykę zagraniczną względem Chin, względem Rosji, względem Białorusi, ale oczywiście nie wynika to z siły, z potencjału tego państwa, ale wynika to z, można powiedzieć, realizacji polityki na amerykańskie żyro. Litwa stała się takim zderzakiem strategicznym Stanów Zjednoczonych na niwie dyplomatycznej. Polska niestety również traktowana jest jako zderzak strategiczny. Całkowicie w tej wypowiedzi premiera Morawieckiego odchodzi się od takiej zasady, że Tajwan jest nierozłączną częścią terytorium Chin, a kwestia Tajwanu jest tak naprawdę sprawą wewnętrzną Chińskiej Republiki Ludowej i jest to absolutnie przecież różne od sytuacji Ukrainy i zresztą wiele państw na świecie tak to traktuje.
Mówimy tutaj tak naprawdę o sytuacji no, bardzo radykalnie różniącej się od tego, co było do tej pory. I ja dostrzegam tutaj oczywiście, ja tutaj dostrzegam tę wielką geopolityczną zmianę. To znaczy Polska, realizując agendę amerykańską w Europie Środkowo-Wschodniej, zaczyna także ją realizować na niwie chińskiej, na niwie sprzeciwu wobec nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi. To jest, myślę, pewnego rodzaju bardzo istotne dyplomatyczne preludium. To jeżeli chodzi o to oświadczenie ambasady chińskiej, pomijając kwestię tego, że no, delikatnie mówiąc, niegrzeczne jest nazywanie premiera obcego państwa pewnym urzędnikiem, no ale rozumiemy pewną konwencję dyplomatyczną i to oburzenie chińskie również. Jasno, tutaj strona chińska stoi na straży suwerenności i integralności terytorialnej Chin. Odwołuje się do unikania podwójnych standardów, pokazuje jakby kwestię planu pokojowego, czy odnosi się do pewnego szerszego, można powiedzieć, tego ducha planu pokojowego Chin względem Ukrainy, który został całkiem niedawno przedstawiony. No i tak naprawdę protestuje przeciwko rażącej ingerencji wewnętrzne sprawy Chin, o czym to zresztą podkreślono w tym oświadczeniu. No i też oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, w jakim kontekście takim strategicznym padły słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Całkiem niedawno były zakończone ćwiczenia wojskowe Chińskiej Republiki Ludowej w pobliżu Tajwanu. Tam zresztą całkiem spore ćwiczenia bojowe i w tym kontekście opowiedzenie się konkretnie po stronie amerykańskiej narracji w tym kontekście niestety naraża nas na straty gospodarcze. Chiny są niezwykle istotnym partnerem gospodarczym dla Polski, zwłaszcza jeśli chodzi oczywiście o import do Polski. I musimy sobie zdawać sprawę, że wchodzenie w te tryby wielkich mocarstw jest dzisiaj tak naprawdę proszeniem się o potężne problemy. Spójrzmy na ubiegły tydzień i na wizytę w Chińskiej Republice Ludowej prezydenta Brazylii Luisa Inácio Lula da Silvy, który wprost powiedział dziennikarzom, że to Stany Zjednoczone powinny przestać zachęcać do wojny na Ukrainie. Padły dokładnie takie słowa, że to Stany Zjednoczone powinny przestać zachęcać do wojny na Ukrainie i powinny rozpocząć rozmawiać o pokoju. Mamy do czynienia z chęcią wielu państw odwrócenia tej sytuacji geopolitycznej na świecie, chociażby dedolaryzacji świata. No, nie bez przyczyny zresztą Brazylia jest jednym z, można powiedzieć, takich fundamentów grupy BRICS, która w tym na jesieni tego roku ma już mówić o wspólnej walucie, czyli rzuceniu wyzwania dla dolara. No, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że idzie ogromna zmiana geopolityczna, że ta wojna na Ukrainie jest akuszerem, takim katalizatorem bardzo wielu przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, budowy nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to jest jasny sygnał. Zresztą nie tylko prezydent Brazylii wysyła taki sygnał, ale jeśli spojrzymy na ostatnią wizytę premiera Hiszpanii, Pedro Sancheza, to również tam bardzo ciekawe padły słowa mówiące właśnie o potrzebie rozwijania stosunków chińsko-hiszpańskich i chińsko-europejskich, czyli wprost zachęcanie do tego, aby Chiny inwestowały w Unii Europejskiej, jakby mówił o braku poważnych przeszkód w relacjach między Chinami a Unią Europejską, czy też właśnie Hiszpanią. No, mamy do czynienia, szanowni państwo, podobnie jak w przypadku wizyty Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, z bardzo jasnym artykułowaniem kwestii autonomii strategicznej Europy. Autonomii strategicznej Europy. To, co powiedział zresztą premier Hiszpanii w Pekinie, co zresztą bardzo się tam spodobało, że relacje europejsko-chińskie nie muszą być konfrontacyjne. Nie muszą być konfrontacyjne. Oczywiście prezydent Macron poszedł o krok dalej, mówił o autonomii strategicznej, o potrzebie takiej autonomii strategicznej, no czyli tak naprawdę wyswobodzeniu się spod wpływów amerykańskich i kształtowaniu relacji
geopolitycznych, kierując się kwestiami przede wszystkim gospodarczymi, czyli właśnie włączając się w te projekty integracji gospodarczej Eurazji, robione właśnie tutaj pod przewodnictwem Chin w kontekście pasa i drogi. No i to oczywiście jest idące absolutnie w poprzek temu, co robi polska dyplomacja, co robi polski rząd. No jeśli przysłuchamy się temu exposé ministra Zbigniewa Raua, szefa polskiej dyplomacji z 13 kwietnia, to tam jasno mamy do czynienia z, no, z taką postawą konfrontacyjną i względem Niemiec, i względem Rosji, i względem Białorusi, i względem Węgier, niezrozumienie sytuacji, gdzie dzisiaj są Chiny i z kim tak naprawdę dzisiaj Chiny grają, przeciwko komu i jakiego świata chcą, a chcą przecież świata policentrycznego, nie świata jednobiegunowego, takiego, jaki zapewne chciałby premier Morawiecki czy minister Rau. Niestety w tym kontekście, osadziwszy tę wypowiedź premiera Morawieckiego, widać, że spora część polskiego establishmentu politycznego kompletnie nie rozumie procesów geopolitycznych, nie wie, nie rozumie, dokąd zmierza świat, że świat nie będzie już dalej jednobiegunowy, że na tym firmamencie, można powiedzieć, na tym obrazie stosunków międzynarodowych, gdzie zdominowanych przez jedno mocarstwo pojawiły się nie drobne rysy, ale pojawiły się już bardzo poważne pęknięcia i stoimy tak naprawdę u progu nowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. I niewątpliwie takie słowa premiera Morawieckiego czy takie exposé ministra Raua w żaden sposób nie pomagają w kształtowaniu polityki wielowektorowej, polityki elastycznego reagowania w tym nowym, wielobiegunowym świecie. Dziękuję Państwu za uwagę.